Mam w głowie mętlik. A może ktoś mną manipuluje? Jak wyrwać się z tego snu? Jeżeli istniejesz, to dlaczego się nie odzywasz? Widzę, że otwarłeś oczy. Witaj. Wykupiłeś bilet do kina doświadczeń, na szczęście odzyskujesz już pamięć, powracasz. Opuszczasz tragikomedię nieżycia. Przebywasz w świecie marzeń sennych. Świat ten wydaje ci się czasem boleśnie realny. Jednak Twoja prawdziwa rzeczywistość to przestrzeń bez ruchu, poza iluzją pojęć o sobie i świecie. Kim zatem jesteś? Jesteś tym, który zadaje to pytanie. Nic więcej na ten temat nie można jednoznacznie wyrazić. Im jednak dłużej będziesz pytał, tym Głębsze warstwy odpowiedzi uzyskasz. To wspaniale, że się obudziłeś. Obserwowałem Twoją twarz we śnie. Malowały się na niej obrazy emocji, radości i smutki doświadczeń. Tęsknoty dusz, pragnienia i lęki wyreżyserowały film, w którym Ty odgrywasz główną rolę. Ty sam wybrałeś to miejsce i czas, jak zbuntowany anioł szczęścia, zapragnąłeś materii doświadczeń, zapragnąłeś drogi poznawania. Teraz wyłaniasz się z tego niebytu, rodzisz się na nowo, do istnienia, by spełniony powrócić do domu. Czasem ponownie gubisz przytomność. Zatracając się w wyimaginowanej walce o przetrwanie. Obrazy życia wydają ci się tak realne, że trudno jest ci się oprzeć, trudno oderwać od nich wzrok pragnień. Najbardziej usypiający jest lęk nawet kropla lęku potrafi wciągnąć w wir nierealności. Przypomnij sobie wówczas, że to Twój umysł stwarza niepokoje, a matryca przejętych przez Ciebie wzorców i wyobrażeń powiela je i utrwala. Czasem wpadasz w sen zewnętrznego piękna, w sen zewnętrznego szczęścia i zewnętrznej miłości. Zmaterializowałeś te obrazy uwagą swoich tęsknot i trzymasz się ich kurczowo. Na twojej twarzy znowu rysuje się lęk. Wiesz przecież, że obrazy te są nietrwałe i obawiasz się ich utraty. Emocje różnych pojęć pogrążają cię, uzależniając od zewnętrznego świata. Zdejmij choć na chwilę ten wirtualny kask i odpocznij w otoczeniu ciszy miłości. Gdy otworzysz oczy zrozumienia i powrócisz do przestrzeni bez ruchu, dostrzeżesz, że szczęście, piękno i miłość nosisz we własnej duszy. Nie trzeba o nie zabiegać. Ty jesteś miłością, jesteś obserwatorem koła wydarzeń przebywającym od wieków w obecności, poza przestrzenią i czasem. Ty jesteś, a świat wydarzeń się obraca. Pozwól wyprowadzić się z kina umysłu do życia, abyś mógł się nim cieszyć. Pozwól zaprowadzić się do domu Twojej duszy. Odpocznij w cieniu mojego miłującego spojrzenia, wyciągnij dłoń Twojej czystej intencji. Zadając pytanie, kim jestem? Otwierasz się na szczęście.